mamy, proszę Państwa, zgodnie z zapowiedzią łączymy się z Maciejem Małeckim, wiceministrem aktywów państwowych, posłem Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę pana, no, światowe media gospodarcze piszą, że Polska w tym roku osiągnie 860 miliardów dolarów PKB. No, sprawdziłem, w 2015 roku było to 477, czyli prawie 400 miliardów dolarów mniej, a równocześnie w mediach opozycyjnych słyszymy o tym, jak PiS zniszczył gospodarkę, jak fatalnie w ogóle prowadzi, jak to nie może sprowadzić środków europejskich, bez których sobie w ogóle nie poradzimy. Ja widzę tutaj sprzeczność. To jest bardzo mocny cios w opozycję, która błyskawicznie po wyborach próbuje wycofać się z obietnic, które złożyła Polakom w kampanii wyborczej. Opozycja próbowała kłamać, że sytuacja budżetowa jest zła, że polska gospodarka jest w bardzo złym stanie. Uderzała w Prawo i Sprawiedliwość, które wyprowadziło Polskę z trudnych sytuacji. Po pierwsze, z trudnej sytuacji po rządach Platformy i PSL-u. Rozwinęło Polskę. Potem przeszliśmy suchą stopą przez pandemię, przez kryzys związany z rosyjską agresją na Ukrainę. I dzisiaj polska gospodarka jest w bardzo dobrym stanie. To jest rzeczywistość. Natomiast po drugiej stronie mieliśmy próbę okłamania Polaków przez nieudaczników, bo tak trzeba nazwać tych, którzy rządzili przed 2015 rokiem. I dziś, kiedy w kampanii obiecywali gruszki na wierzbie po to tylko, żeby wrócić do władzy, kiedy po wyborach skleili, próbują sklejać koalicję, to jednocześnie błyskawicznie próbują wyjść ze wszystkich obietnic, mówiąc, że to była przenośnia, że jest jakaś dziura budżetowa, że sytuacja gospodarcza nie pozwala na dotrzymanie słowa, jakie Donald Tusk i jego kamraci polityczni dali Polakom w kampanii wyborczej. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość mówi bardzo wyraźnie, sytuacja budżetowa jest dobra, sytuacja polskiej gospodarki jest bardzo dobra. Polska nie tylko dynamicznie się rozwija, ale Polska goni najbogatsze kraje Europy Zachodniej. I dzisiaj mamy bardzo mocny zewnętrzny głos międzynarodowych ekspertów, którzy mówią, podając te dane, mówią wyraźnie, Prawo i Sprawiedliwość ma rację, a my dodajemy, obietnic wyborczych trzeba dotrzymywać. Od kilku dni rośnie kurs złotego w stosunku do dolara. Wczorajsze notowanie to było 3,98, więc ta magiczna, psychologiczna granica 4 zł została pokonana. Co takiego się dzieje? Panie redaktorze, jeszcze ja bym wrócił na chwilę, żeby dojść do tej sytuacji, wróciłbym do czasu wybuchu pandemii. To prawie 4 lata temu, kiedy świat zatrzymał się w miejscu. Świat, który znaliśmy, zniknął. Ludzie, widząc drugą osobę na ulicy, przechodzili na drugą stronę, bali się kontaktów. Zatrzymała się gospodarka, zatrzymał się biznes. I wtedy zderzyły się dwie wersje, jak ratować Polskę przed kryzysem. My mówiliśmy tak, nigdy więcej nie można wrócić do bezrobocia Leszka Balcerowicza, do bezrobocia liberałów, Kongresu Liberalno-Demokratycznego, Unii Wolności. No niestety znów muszę wrócić do Donalda Tuska i jego politycznych kumpli, bo to oni kojarzą się z tym wielkim bezrobociem lat 90., wyprzedażą majątku narodowego często za bezcen. I my mówiliśmy, że trzeba podtrzymać polską gospodarkę. Trzeba przygotować polskie firmy na to, żeby były w gotowości, kiedy pandemia będzie mijać, kiedy znikną obostrzenia, żeby polskie firmy mogły natychmiast wrócić na ścieżkę wzrostu, na ścieżkę rozwoju. I dlatego przygotowaliśmy potężne, największe w historii tarcze antykryzysowe. Uratowaliśmy miliony miejsc pracy. Po drugiej stronie była opcja za wszelką cenę dusić inflację, schładzać gospodarkę, tak jak to mieliśmy w latach 90. Nieważne, że będzie bezrobocie. Nieważne, że rodzice nie będą mieli po co wyjść z domu, żeby zarobić na chleb, na przyszłość swoich dzieci. Ważne, żeby nie było inflacji. My wiedzieliśmy, mówiąc ekonomicznie, państwo trzymaliście, zachowaliście miejsca pracy po to, by utrzymać konsumpcję, która jest elementem przyszłego wzrostu i napędza gospodarkę.
Dokładnie tak. I uchroniliśmy Polaków przed bezrobociem. Uratowaliśmy firmy, które zniknęłyby z gospodarczej mapy Polski, ale jednocześnie kontynuowaliśmy gigantyczne programy inwestycyjne samorządów i programy centralne. To też napędzało polską gospodarkę. Wbrew temu, co próbowali blokować eksperci opozycji. I okazało się, że nie trzeba sprzedawać polskich firm, nie trzeba wyprzedać 1000 spółek Skarbu Państwa za 58,5 miliarda złotych, żeby podtrzymywać życie gospodarki. 58 miliardów zupełnie przypadkiem to jest suma przychodów, jakie budżet państwa ma z tytułu operowania portów morskich i przeładunków. To też wzrosło kilkakrotnie. No i ta kolejka, która w tej chwili jest w Gdańsku i Gdyni na ponad miesiąc, na ponad dwa tygodnie statki czekają na rozładowanie, dowodzi, że to jest dobry trop i trzeba inwestować w te porty morskie. To też jest pomysł Prawa i Sprawiedliwości. On się wiąże, tak, bo mamy logistykę, czyli drogi, linie kolejowe, jak ktoś pojedzie do Gdańska, do Szczecina, to czy na Świnoujście, zobaczcie państwo, jak tam są rozbudowywane tory kolejowe, jak do Gdyni tak samo. Pomysł tego, żeby przejmować tutaj ładunki jadące do Europy, a równocześnie nie tylko opłaty portowe, ale też VAT, który na krańcach Unii Europejskiej jest płacony. No mówię, 50 miliardów z portów morskich. W interesie Polski leży, żeby jak najmocniej rozwijać linie komunikacyjne północ-południe, żebyśmy mieli jak najlepszy dostęp do polskiego wybrzeża, do polskich portów. Trzeba rozbudowywać dostęp do, na polskim wybrzeżu, no chociażby kontenerowy, terminalowy port w Świnoujściu. To jest nasza przyszłość. Zdaje się, że nadchodząca koalicja rozumie to zupełnie inaczej. Tam są głosy, by zrezygnować. Po co? Komu centralny port komunikacyjny? Po co połączenie lotniska z węzłem kolejowym, z węzłem drogowym? No przecież to jakiś nonsens. Te porty w Świnoujściu, no to przecież jest już plan, żeby zrobić taki transgraniczny, żeby Polacy nie mogli go zlikwidować. Park narodowy na Odrze, no a przez park narodowy barki przecież pływać nie mogą. Nie mogą pływać towary wyładowywane w Świnoujściu Odrą do Berlina i potem do ten niemiecki system wodnego transportu, który jest ekologiczny, najtańszy, to kilkakrotnie mniej kosztuje przetransportowanie kontenera w ten sposób. No i emitowane są o kilka rzędów wielkości mniejsze emisje, ale Niemcy mogą. Renaturyzacja Odry jest w programie koalicji. Spór między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą to nie jest spór wewnętrzny Polski. To jest spór o to, czy w centrum Europy będzie 40-milionowy, silny kraj, mocny zawodnik na arenie gospodarczej, silny militarnie, czy będzie terytorium zamieszkałe przez 40 milionów Polaków, którzy będą stanowili tanią siłę roboczą w Niemczech. To jest podstawa. No rozpoczął się nowy Sejm, panie ministrze. Czy posłowie koalicji również rozumieją w ten sposób ten podział polityczny? Panie redaktorze, chciałbym odpowiedzieć, że różnimy się tylko z drogą dojścia do silnej Polski, ale niestety nie mogę tak powiedzieć, bo dzisiaj to Prawo i Sprawiedliwość stoi na straży polskich spraw. Próbujemy do tej koalicji namówić innych posłów z innych ugrupowań, natomiast niestety znaczna część opozycji to są ludzie, którzy wprost mówią, najważniejsza jest walka z Prawem i Sprawiedliwością, najważniejsza jest zemsta. I nieważne, co będzie później, że Polska będzie degradowana na arenie międzynarodowej. Gdzieś Donald Tusk ma w zanadrzu kolejną karierę w strukturach europejskich. Nieważne, że Polska na tym nie skorzysta. Skorzysta na tym on sam plus jego kilku kolegów. Ale podkreślam, Prawo i Sprawiedliwość to jest jedyna siła polityczna w Polsce, która jest w stanie zapewnić Polsce rozwój i bronić polskich spraw. My wyciągamy rękę do współpracy, do różnych parlamentarzystów, do różnych sił politycznych po to, żeby budować koalicję polskich spraw, żeby ponad podziałami politycznymi grać w jednej drużynie pod biało-czerwoną flagą, bo wewnątrz Polski możemy się różnić,
Ale jeżeli zbudujemy koalicję na polskich sprawach, na dekalogu polskich spraw, to co ogłasza premier Mateusz Morawiecki, to co mówi prezes Jarosław Kaczyński, to wtedy mamy szansę na kontynuację rozwoju silnej Polski. Ale podkreślam, jeśli w tym miejscu Europy będzie silniejsza Polska, z lepszą gospodarką, z bardziej konkurencyjnymi firmami, to ten tort nie dzieli się w nieskończoność. Ktoś na tym straci. I ci, którzy będą tracili poprzez wzrost Polski, którzy będą rozwijali się wolniej, których Polska będzie doganiała, są zaniepokojeni i wolą, żeby w Warszawie była ekipa, która nie będzie przeszkadzała w tym rozwoju, bo wystarczy dać trochę euro na jakiś kampus, wystarczy wspierać przez fundacje jakieś organizacje pozarządowe, wystarczy obiecać jakąś fuchę w Brukseli, w Strasburgu i ci ludzie będą patrzyli nie przez pryzmat polskich spraw, ale własnej kariery. My chcemy do tego nie dopuścić, a na pewno będziemy bardzo mocno o tym mówić i opowiadać Polakom, jak wygląda rzeczywistość. Ale mamy jakieś prognozy, co się będzie działo. Prawo i Sprawiedliwość nie ma wicemarszałka Sejmu, nie ma wicemarszałka Senatu, również jeśli chodzi o podział komisji, bo to było wczoraj, pan Marek Suski powiedział, że PiS-owi należy się co najmniej 12 z 20 kilku komisji, no w związku z tym, że to jest największy klub w parlamencie, najwięcej głosów zebrał, no ale rządząca demokratyczna koalicja w demokratyczny sposób uznała, że należy się wam 5-6 takich mniejszych i mniej ważnych. Prawo i Sprawiedliwość szanowało i szanuje demokrację. Kiedy my rządziliśmy, rozmawialiśmy z opozycją. Opozycja miała wpływ na kluczowe sprawy w polskim Sejmie. Opozycja kierowała kluczowymi komisjami. Oczywiście opozycja miała swoich przedstawicieli w prezydium i Sejmu, i Senatu, kiedy mieliśmy tam większość. To było dla nas oczywiste, bo na tym polega demokracja. Natomiast kiedy dziś opozycja razem ma więcej posłów, więcej senatorów niż Prawo i Sprawiedliwość, to okazuje się, że wyrzuca do śmieci wszystkie reguły demokracji, które do tej pory panowały w polskim Sejmie, wycina przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, bo opozycja boi się przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, tych, którzy wpatrzyliby na ręce w prezydium Sejmu, w prezydium Senatu. I demokracja nie polega na tym, że pan Hołownia z panem Donaldem Tuskiem, z innymi swoimi kumplami zrobią jakieś sympozjum, jakiś sąd nad tym, który kandydat Prawa i Sprawiedliwości w ich ocenie będzie mógł zasiąść w prezydium Sejmu czy Senatu. My na takie podejście się nie zgadzamy. My reprezentujemy w polskim parlamencie blisko 8 milionów Polaków i to wobec nich jesteśmy zobowiązani do dbania o polskie sprawy, ale jednocześnie też to jest bardzo mocny sygnał. To, co pan redaktor przywołał, to jest bardzo mocny sygnał na to, że opozycja łamie standardy i my nie będziemy w tej orkiestrze grali. Zdaje się, że opozycja wysłała takie informacje do Unii Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że no, pewne standardy będą łamane, ale to wszystko w ramach większego dobra, czyli usunięcia Prawa i Sprawiedliwości. No i tutaj chociażby Piotr Karnowski z Gazety Polskiej Codziennie porównuje to, co się dzieje teraz z rokiem 2007, w sytuacji, w której Donald Tusk przejął władzę, miał potężny klub parlamentarny PO-PSL. No teraz ten klub jest znacznie słabszy. Pytanie, jak długo to potrwa, takie rządzenie się poza regułami demokratycznymi? Ja sądzę, że ta nienawiść, która spaja partie, które stanęły przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, nie wystarczy na zwykłe rządzenie. Bo na nienawiści można niszczyć, ale nie można budować. I opozycja może nienawiścią walczyć z Prawem i Sprawiedliwością, ale nie będzie w stanie prowadzić dobrze polskich spraw, bo za chwilę zderzą się punkty widzenia skrajnych lewaków, których też nie brakuje w Platformie, z PSL-em, ludzi, którzy chcą obcinać świadczenia społeczne, którzy chcą wyprzedawać polskie firmy, z tymi, którzy w kampanii mocno obiecywali, że tego nie będą robić. Poza tym ja jestem po 4 latach kadencji w polskim rządzie, gdzie intensywna praca w Ministerstwie Aktywów Państwowych pozwalała rozwijać polskie firmy i wiem, że to jest rządzenie,
To jest bardzo trudny czas. To jest podejmowanie niełatwych decyzji, to jest znajdowanie kompromisów, to jest przede wszystkim bardzo ciężka praca. A po drugiej stronie mamy PR, mamy kłótnie, ludzi, którzy nie potrafią dogadać się o podstawowe sprawy w ramach tych szerokich rozmów koalicyjnych, więc ja nie wróżę długo tej koalicji, ale pamiętamy to, przywoływane było w ostatnich dniach, że za 400 dni Donald Tusk może przeskoczyć znów do Brukseli i wtedy już będzie zainteresowany. Pytanie, czy w ciągu tych 400 dni sprzeda Orlen, wyprzeda te polskie przedsiębiorstwa. Przypomnijmy, wczoraj Orlen ogłosił decyzję, że za 450 milionów dolarów kupuje od całą firmę kuwejcką, która operowała na szelfie, czy operuje dalej na szelfie norweskim. W związku z tym połowa gazu, która będzie szła przez Baltic Pipe, będzie wypełniona polskim wydobyciem z szelfu norweskiego. Gdyby nie było Orlenu, gdyby nie było tej konsolidacji, no to po prostu nie byłoby pieniędzy i możliwości na taki krok znaczący dla nas, a również widoczny w Europie. No i to chyba bardzo przeszkadza i to jest ta różnica między państwem a nadchodzącą koalicją. Ja dodam, że już dzisiaj znaczna część gazu, który płynie w gazociągu Baltic Pipe, pochodzi z polskich złóż. Złóż na szelfie norweskim, ale z naszych koncesji. Docelowo chcemy, żeby to było 70% gazu z polskich koncesji, a 30% z umów długoterminowych. Do tego Orlen rozbudowuje flotę statków gazowych. Lech Kaczyński, Grażyna Gęsicka już pływają po morzach i oceanach. To jest budowa silnej Polski, silnego Orlenu, silnej polskiej gospodarki, większe bezpieczeństwo energetyczne, ale też podkreślam, to wielokrotnie mówiłem też na antenie Telewizji Republika, mocniejsze rozpychanie się na arenie międzynarodowej polskich firm. Jako poseł reprezentujący w Sejmie Płock szczególnie będę dbał o to, żeby opozycja nie zrobiła krzywdy Orlenowi, żeby nie wyprzedawała po kawałku Orlenu, bo przypominam, kiedy rządzili, sprzedali Orlen Transport, szykowali do sprzedaży Orlen Ochronę, firmę, która strzeże rafinerii, bardzo wrażliwych instalacji dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Rosjanie bardzo chętnie by kupili taką firmę. Amerykanie, którzy kupili PKP Energetyka, to też był taki przykładowy przykład prywatyzacji z lat 2007-2015, choć dla mnie najbardziej obrażającym było sprzedanie polskich nagrań, czyli całej biblioteki razem z prawami autorskimi polskiej muzyki ze 100 lat, a po prostu Amerykanom za 8 milionów dolarów, bo nie było 8 milionów dolarów w tym kraju, żeby to utrzymać. Pan Maciej Małecki, wiceminister aktywów państwowych, poseł Prawa i Sprawiedliwości, no nie wiem, jakoś chciałbym z optymizmem patrzeć w przyszłość. Panie redaktorze, intensywnie pracujemy. Nie z takich opałów Polska wychodziła, a przypominam, największym klubem parlamentarnym w polskim Sejmie, blisko 200 posłów, jest Prawo i Sprawiedliwość. My pilnujemy polskich spraw. Tyle w tej rozmowie. Pięknie dziękuję. Miłego dnia. Dziękuję wzajemnie. My, proszę Państwa, za chwileczkę przechodzimy do potrójnego espresso. Zostańcie z nami.